Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie 4 maja 2021 roku. Dziś chciałbym skoncentrować się na wydarzeniu z ubiegłego tygodnia, konkretnie z 29 kwietnia 2021 roku, kiedy Chińska Republika Ludowa rozmieściła pierwszy moduł nowej chińskiej stacji kosmicznej. To bardzo ważne wydarzenie, jeśli chodzi o astropolitykę i astrostrategię. Niewątpliwie rozmieszczenie pierwszego modułu nowej chińskiej stacji kosmicznej umocniło status Chin jako, można powiedzieć, już bez cienia przesady, jedną z kilku, zaledwie kilku wiodących światowych potęg kosmicznych. Oczywiście sama chińska stacja kosmiczna jest ona już dużym sukcesem polityki kosmicznej tego państwa, natomiast niewątpliwie w mojej ocenie będzie to swego rodzaju trampolina, swego rodzaju odskocznia do jeszcze większych sukcesów, do jeszcze większych ambicji chińskich, a one są absolutnie niemałe. Tutaj musimy podkreślić, że tak naprawdę te programy kosmiczne, które co prawda oczywiście są elementem polityki wielu państw, ponieważ ponad 80 państw posiada obecnie programy kosmiczne, które oczywiście angażują się w bardzo różne działania. To jest i kwestia rozwoju satelitów, także tych podwójnego zastosowania, no oczywiście aż po eksplorację Księżyca, czy też nawet w przyszłości eksplorację Marsa, czy też przygotowanie do eksploracji Marsa. Warto podkreślić, że tylko trzy państwa ze współcześnie istniejących, patrząc oczywiście na to, że Federacja Rosyjska jest kontynuacją, dziedzicem Związku Sowieckiego, wysłały ludzi w kosmos, to oczywiście Związek Sowiecki, Stany Zjednoczone i Chińska Republika Ludowa. Chiny dołączyły do grona tych dwupotęg kosmicznych dopiero w roku 2003, ale od tego czasu można powiedzieć, bardzo, ale to bardzo intensywnie eksplorują przestrzeń kosmiczną. W 2003 roku pułkownik Yang Liwei okrążył orbitę Ziemi na statku Shenzhou 5, boski statek, tak, 14 razy okrążył w ciągu 21,5 godzin. Warto oczywiście powiedzieć, że to oczywiście nie wzięło się znikąd. Sam projekt, program właściwie załogowych lotów kosmicznych Chińczycy uruchomili już we wrześniu 1992. On jest znany jako tak zwany projekt 921. Ten projekt ma oczywiście charakter wielofazowy. Obejmuje cały program, obejmuje realizację lotów kosmicznych z udziałem ludzi, no i oczywiście także budowę, stworzenie stacji kosmicznej na początku oczywiście jednej, tak, aby tutaj utrzymywać, zgodnie zresztą z takimi zapewnieniami byłego dyrektora Chińskiej Agencji Kosmicznej, Wu Pinga, stałą załogową obecność chińską w kosmosie. Oczywiście tutaj, aby zrealizować projekt 921, Chińczycy rozwijają, no, można powiedzieć, w sposób bardzo dynamiczny laboratoria kosmiczne Tiangong, niebieski pałac, które oczywiście służą do zdobywania technicznego, można powiedzieć, takiego know-how, które pozwoli na właśnie budowę między innymi chińskiej stacji kosmicznej i oczywiście umożliwi chińskim astronautom określanym przez Chińczyków jako taikonauci, no, tworzenie różnych tak naprawdę operacji, myślę, że nie tylko cywilnych, myślę, że nie tylko naukowych w kosmosie, choć niewątpliwie jest to jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic, jeśli chodzi o projekty militarne w kosmosie. Oczywiście patrząc na ten element, który pojawił się w przestrzeni kosmicznej w ubiegłym tygodniu, mówimy o tym podstawowym module chińskiej stacji kosmicznej, on jest nazywany Tianhe 1, niebiański pokój 1, został tutaj, można powiedzieć, umieszczony w przestrzeni kosmicznej ze statku kosmicznego Wenchang. No i on zawierał wszelkiego rodzaju systemy nawigacji, sterowania, naprowadzania, także elementy
systemów napędowych stacji. Także oczywiście umieszczono tutaj i pomieszczenia mieszkalne, i wszelkiego rodzaju systemy, które są nazywane systemami podtrzymywania życia, które mają utrzymywać oczywiście chińskich taikonautów właśnie w przestrzeni kosmicznej w sposób autonomiczny, tak? I to na dłuższy czas tak naprawdę Chińczycy niewątpliwie starają się rozwijać swój program w taki sposób, aby właśnie projektować to na bardzo, bardzo długi czas. W tym miesiącu, w maju 2021 roku, Chińczycy planują wystrzelić bezzałogowy statek kosmiczny Tianzhou-2, który właśnie ma już dokować na Tianhe-1, aby dostarczyć tam paliwo, no oczywiście także wszystkie innego rodzaju zapasy. Co ciekawe, także w tym roku, i to już w czerwcu, pierwszy zespół trzech chińskich taikonautów planuje właśnie wystartować i ma być to siódma misja załogowa Chińskiej Republiki Ludowej. Misja, która jest określona jako Shenzhou-12. Co bardzo ciekawe, Chińczycy planują już w następnym roku, w roku 2022, uruchomienie dwóch kolejnych, powiedzielibyśmy, takich modułów eksperymentalnych, Wentian i Mengtian, które mają na stałe właśnie zadokować na Tianhe-1 i no, uformować taki układ, można powiedzieć, w kształcie litery T. I te dwa moduły, które Chińczycy planują uruchomić w roku 2022, mają tak naprawdę zapewnić dodatkową przestrzeń do prowadzenia eksperymentów naukowych w kosmosie. Oczywiście musimy wiedzieć, że tych eksperymentów chińskich, tych misji chińskich będzie coraz więcej, ponieważ te postępy w kosmosie są absolutnie niezbędne, znaczy, może inaczej, ich opierają się w absolutny sposób na powtarzaniu wszelkiego rodzaju sukcesów poprzednich misji. Oczywiście to doświadczenie, które każdy z państw prowadzących chociażby no właśnie te misje załogowe, ale także bezzałogowe zdobywa, jest absolutnie no bezcenne, można powiedzieć. I w tym kontekście warto podkreślić, że polityka kosmiczna każdego państwa będzie w coraz większym stopniu oddziaływać na jego politykę tutaj ziemską, można powiedzieć, na geopolitykę, wraz z postępem technologicznym. Wraz z postępem technologicznym, wraz ze zdolnością tak naprawdę do eksploracji przestrzeni kosmicznej, ale także jej zagospodarowywania w taki sposób, aby móc oddziaływać na systemy już nie tylko przecież rozpoznania, nie tylko na systemy komunikacyjne, no ale także na ewentualne, ja powiedziałbym, na pewną militaryzację przestrzeni kosmicznej. Myślę, że prędzej czy później, mimo istniejących uregulowań prawno-międzynarodowych, ta militaryzacja przynajmniej w jakimś ograniczonym stopniu nastąpi. Jeżeli chodzi o takie szersze, bym powiedział, cywilne ambicje przywódców Chińskiej Republiki Ludowej w kosmosie, to warto tutaj przywołać dokument z 2016 roku, tę słynną Białą Księgę, gdzie jeżeli chodzi o kosmos, tak naprawdę bardzo mocno akcentowała chronienie interesów narodowych Chin w przestrzeni kosmicznej. I tutaj oczywiście również prezydent Xi Jinping bardzo regularnie podkreśla znaczenie przestrzeni kosmicznej, wskazując, że poziom technologii kosmicznej jest jednym z najważniejszych wskaźników potęgi naukowej, potęgi technologicznej kraju. I to jest bardzo ciekawe ujęcie, bardzo charakterystyczne zresztą dla elit, dla tego establishmentu chińskiego, który obecnie rządzi tym państwem, tego zbiorowego cesarza, możemy tak to określić. Warto oczywiście wspomnieć, że oprócz chińskiej stacji kosmicznej, władze tego państwa podejmują znacznie więcej wysiłków, aby rozwijać swoje zdolności do projekcji siły w kosmosie, czy w ogóle swoje zdolności kosmiczne, szeroko rozumiane. W ubiegłym roku, w lipcu 2020 roku, Chińczycy rozpoczęli swoją pierwszą międzyplanetarną misję na Marsa, znana jako Tianwen-1, czyli no, można to przetłumaczyć jako niebiańskie pytania, która składa się z orbitera, ruchomej kamery,
lądownika i łazika, która dotarła na orbitę Marsa w lutym tego roku. I mówię o tym, że ona jeszcze trwa, ponieważ w tym miesiącu, w maju 2021 roku, lądownik i łazik mają zejść na Marsa, przynajmniej w planach chińskiej agencji kosmicznej. No, jeśli to się powiedzie, to Chiny staną się drugim po Stanach Zjednoczonych krajem, który pomyślnie wyląduje łazikiem na czerwonej planecie. I już tutaj widać, że zarysowuje się nam, a właściwie może inaczej, już istnieje wyścig, nowy strategiczny wyścig kosmiczny. Można śmiało to powiedzieć, że jesteśmy obserwatorami, że już jesteśmy widzami tego nowego strategicznego wyścigu kosmicznego. Jeśli spojrzymy na te, powiedziałbym, takie kamienie milowe chińskie, jeśli chodzi o przestrzeń kosmiczną, to sam rok 2021 już pokazuje intensywność, ponieważ no luty właśnie tego roku to misja Tianwen 1, właśnie 29 kwietnia, no to wspomniany przeze mnie ten pierwszy moduł Tianhe 1 chińskiej stacji kosmicznej. W maju planowana jest eksploracja powierzchni Marsa, no a także właśnie misja Tianzhou 2, która ma dostarczyć paliwo i różnego rodzaju zapasy na chińską stację kosmiczną. Z kolei czerwiec to misja Shenzhou 12, która ma dostarczyć taikonautów na chińską stację kosmiczną. Z kolei sierpień to Tianzhou 3, misja, która ma dostarczyć po raz kolejny paliwo i zapasy na właśnie chińską stację kosmiczną. No i przełom września, października to planowana misja Shenzhou 13, która ma również wynieść po raz kolejny taikonautów na chińską stację kosmiczną. No widzimy ogromną intensywność tej eksploracji chińskiej przestrzeni kosmicznej, a przecież to nie tylko chińska stacja kosmiczna, to nie tylko plany bezzałogowej póki co eksploracji powierzchni Marsa, ale także bardzo aktywne działania w zakresie eksploracji Księżyca. Przecież pamiętamy, że od 2007 roku Chińczycy rozpoczęli 8, i to podkreślmy, udanych misji bezzałogowych na Księżyc, w tym oczywiście taką słynną, historyczną misję Chang 4, tutaj z 2018 roku. I oczywiście te misje księżycowe są planowane, dodatkowe misje księżycowe są planowane, mają się odbyć w nadchodzących latach i ich takim, powiedziałbym, zwieńczeniem ma stać się misja załogowa na Księżyc. Tutaj Chińska Agencja Kosmiczna i można powiedzieć także Komunistyczna Partia Chin wyznaczyła sobie bardzo ambitny plan, aby w nadchodzącej dekadzie dokonać właśnie takiej misji załogowej na Księżyc. No myślę, że analizując te dokumenty chińskie, czy też wypowiedzi chińskich polityków, warto podkreślić, że ukończenie budowy chińskiej stacji kosmicznej ma być właśnie takim jednym z kamieni milowych, które będą ułatwiały przeprowadzenie właśnie załogowej podróży na Księżyc. No i w tym kontekście oczywiście warto także spojrzeć nieco szerzej, jak będzie wyglądała kwestia przyszłość Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, bo tutaj oczywiście mówi się o tej deorbitacji około roku 2024 i jeżeli by tak się stało, to no, chińska stacja kosmiczna mogłaby się okazać jedyną stałą obecnością człowieka na orbicie okołoziemskiej. No, myślę, że to byłby wielki sukces Chińczyków, czy też zdobycie sporej przewagi nad pozostałymi konkurentami. Oczywiście pytanie, jak będzie, widząc tę wielką intensywność misji chińskich, warto podkreślić, że także w tym roku, w marcu 2021, Chińska Republika Ludowa i Federacja Rosyjska podpisały umowę o współpracy w celu budowy, nazwano to Międzynarodową Księżycową Stacją Badawczą. Oczywiście o tych szczegółach zbyt wiele nie wiadomo, one tutaj zbyt wiele właśnie szczegółów nie przedarło się do opinii
opinii publicznej. Niemniej jednak widać, że Chińczycy starają się korzystać z rosyjskiego know-how, no i to oczywiście nie od dziś, i starają się zacieśniać te relacje, jeśli chodzi o przestrzeń kosmiczną. Wielu analityków amerykańskich uważa, że swego rodzaju taka zacieśniająca się współpraca chińsko-rosyjska będzie wpychać Rosję w orbitę, ale właśnie nie okołoziemską, a w orbitę geopolityczną Chin. I myślę, że jest tutaj wiele w tym prawdy. Chińczycy starają się eksplorować oczywiście to know-how rosyjskie i starają się w pewien sposób, myślę, że w takim długofalowym planie w pewien sposób uzależnić Federację Rosyjską od siebie, od swoich zdolności właśnie kosmicznych, szeroko rozumianych. No ja myślę, że do tego jeszcze droga jest bardzo daleka, ale te trendy, które dzisiaj obserwujemy, a które dla nas tutaj pretekstem do omówienia był 29 kwietnia 2021 roku, już pokazują, że Chińczycy będą starali się zdominować przynajmniej tę niską orbitę okołoziemską, LEO, i będą starały się także korzystać bardzo szeroko ze współpracy z tutaj cywilnej, ale myślę, że także po części militarnej z Federacją Rosyjską. Niewątpliwie rzuciły już wyzwanie Stanom Zjednoczonym. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja z eksploracją powierzchni Marsa. Niemniej jednak najbliższe 2-3 dekady moim zdaniem absolutnie rozstrzygną o tym, kto będzie kontrolował te kluczowe obszary wokół Ziemi. Mówię nie tylko o orbicie tej niskiej LEO, no ale także orbicie GEO, tej orbicie geostacjonarnej, kwestia oczywiście kontroli Księżyca, kwestia kontroli punktów libracyjnych. No to są bardzo ciekawe, fascynujące wręcz zagadnienia. One będą miały kluczowe znaczenie także dla samej geopolityki, nie tylko astropolityki. Warto to śledzić. Zachęcam Państwa do śledzenia. U mnie na kanale będzie na pewno więcej materiałów z zakresu astropolityki i astrostrategii. A na dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję za uwagę.